mamy taką ambicję i cichą nadzieję, że Sopot and Fiction stanie się platformą dla wszystkich twórców pragnących eksperymentować czy szukać swoich inspiracji w materiałach dokumentalnych, w faktach. I to już się zaczyna dziać, bo projekty zainicjowane w zeszłym roku na rezydencji... No pańska rzecz, prawda? Pan robi Jerzy Testory, tak? Te projekty znalazły swoją kontynuację. Niewierni Piotra Ratajczaka, ten spektakl miał premierę w Krakowie. Wojtek Klem zrealizował słuchowisko według scenariusza od Michała Fabiana w Teatrze Polskiego Radia. Anonimowi Żydzi Polscy, czyli rodziny, których nie ma. Dla mnie osobiście też oczywiście było to jakieś doświadczenie, aczkolwiek Jerzy Testory, mój wspólny z Marcinem Wierzchowskim spektakl, czy seria spektakli z Poznańskiego Teatru Nowego, to nie była bezpośrednia praca z warsztatu, ale niewątpliwie doświadczenie Sopot and Fiction pomogło w tej pracy. Tak będzie też w tym roku, co najmniej dwie z warsztatowych propozycji z tegorocznego warsztatu znajdą kontynuację. Ale wiadomo jakie? Czy... Wiadomo już jakie, to będzie projekt z Bydgoszczy, Strach i Nędza III Rzeczpospolitej. Zobaczymy trochę tej pierwszej sesji. Tak? Pawła Łusaka i Artura Pałygi. To już jest zaplanowane, to już jest tekst, czy premiera, produkcja zaplanowana na przyszły sezon. A w przyszłym tygodniu zaczynają się, zaraz po warsztatach, zaczynają się próby do spektaklu Gorączka Czerwcowej Nocy w reżyserii Remigiusza Brzyka z dramaturgią Tomasza Śpiewaka w Teatrze Nowym w Poznaniu. To jest rzecz o październiku, o czerwcu 56, poznańskim czerwcu i o dzisiejszym społecznym buncie. Także myślę, że nie chcemy narzucać teatrowi żadnego kierunku, to jest otwarta rezydencja. Tutaj twórcy przynoszą swoje pomysły i swoje metody pracy. Chcemy, żeby to była platforma eksperymentowania i wymiany doświadczeń.